Bulwary, nowa przystań przy ulicy Piwnej oraz wyremontowany stary rynek to miejsca, które zarówno włocławianie, jak i turyści najczęściej wybierają na spacery. Kusi przede wszystkim bliskość Wisły, otwarty teren i możliwość podziwiania przyrody. Serdecznie zapraszamy. Nie tylko na spacer, nie tylko po to, żeby posiedzieć na ławeczkach, ale zapraszamy również do wypoczynku w cieniu chociażby drzew rosnących na starym rynku, a drzewa rosnące na starym rynku są piękne. Mamy okazałe dęby szypułkowe, mamy cisy, mamy robinie, akacje, wiśnie ozdobne, klony jawory, mamy również kasztanowce. Ozdobą zmodernizowanego starego rynku jest z pewnością zegar słoneczny oraz utrzymana w starym stylu pompa wody. Poza drzewami zieleń można spotkać także na kilku ustawionych specjalnie klombach. Sezonowe, różnobarwne kwiaty przyciągają uwagę. Jest ich łącznie 5,5 tysiąca. To są takie rośliny, które sprawdzają się od lat w sezonowych nasadzeniach, które są lubiane przez włocławian. Aksamitki, lobelie, begonie różnego typu. To jest zasadą, że w trakcie sezonu te rośliny, które już przekwitły bądź nie ma ich z jakiegoś powodu na klombach, one są wymieniane na nowe. Łącznie w sumie rocznie na zakup i nasadzenie roślin gmina miasto Włocławek przeznacza około 170 tysięcy złotych. Projekt odwrócenia tej części miasta ku Wiśle był niemal w 50% finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, a jego całkowita wartość to ponad 5 milionów złotych. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy.